Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Skywarsów z naszego maratonu. Jeżeli wam się spodoba ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny. No i jesteśmy na lodowcu 1. Dawno nie było tej mapki, bo trochę jej nie lubię, ale no zobaczymy. Może dzisiaj się uda. Jedziemy. Gdzieś tutaj jest skrzynka jakaś. Tutaj są chyba dwie. O, koniec rozumu na początek. Tutaj exp sobie damy. Tutaj jakieś tam rzeczy słabe na razie. Sobuwia słabe, ale tak ogólnie to jest dobrze. To sobie wywalimy, to sobie damy, tak, tak. Wow. Chciałem podlecieć, a nie mogę. Wow, ale dostał. Splay za pięknie. Nie potrzebuję. Jest zabity niby z końca rozumu. Ty nie mam. Co on robi? Z jaksowym kill-offem. Sobie tam. No. Burzy. Różne rzeczy. Tutaj coś zostawił. Jedną strzałę. Padzią! Ajajaj. Myślałem, że zabiję. No, chyba pan się zabił, no. Wpadł tam. Uratował się. Trzeba mu zagrodzić drogę. No i tak zrobimy. Pyk. Dziękujemy. I spadnie on. Bo wodę zatkałem. To dobre. Tutaj może on czegoś nie wziął. No nie wziął. Jak nie widział tej skrzynki. Ale mam szczęście. Kamizelkę epoki, dziękuję. Tutaj nie ma porównania. Ale mam hełmik. 6 żelaza. Mam coś ten? Drewna mam. Okej. Crafting. I co mi potrzebne? Spodnie. Znaczy, że nie, nie będzie na spodnie. Ale na hełmik będzie. Okej. Zakładamy. Jeszcze nie spadł? Chyba spadł. Tylko nie widziałem. Możemy tutaj pójść. Bo skrzynka tutaj nie została zbadana. Tak, 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 tak. Oj, ktoś strzela. Co ja powinienem w tym momencie zrobić? Nie trafię w nic? Nie. Chciał mnie tak zaskoczyć. Nie mam strzał. Mam jedno drewno, które może mnie uratować. I w sumie powiedzmy, że mnie uratowało. Tutaj mam jakieś do przechodzenia, ale nic szczególnego. Se zjem. Dawaj, dawaj. O, dobra. Myślałem, że znów jakiś lag. Nie, no. Nie, bo spadnę. Koniec rozumu, koniec rozumu. Wow, wow, wow. Przegrałem. Jak to możliwe? Z końcem rozumu. On miał i tak bardzo dobry sprzęt, co diaksowy, ale nie wiem, jak ja przegrałem. No trudno, no. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale dobra, widzimy się na kolejnej arence. Jesteśmy już po przerwie. 15 sekund przy stanie 1. Zaczynamy. Przypominam, Facebook w opisie. Wchodźcie, śmiało, wchodźcie. I udostępniajcie na różnych portalach, na Facebooku, żeby więcej osób to widziało. No, bym bardzo wdzięczny. Tutaj zaczynamy, no. Na razie to
Może być. A nie, to nawet nie jest zbroja Don Quixota. Tu jest zbroja Don Quixota. To można założyć. No jeszcze kamizelka epoki, no. To zakładamy to. Nie mam miecza znów. Wezmę sobie gadżet. Tak. Tak, 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 tak. I tak, dobra. Ktoś chce się bić. Żeliwny miecz, a tak. Wow, zabiłem kogoś żeliwnym mieczem. Okwiopity już jest lepszy. Dotyk lawy miał. To dobre. Bym rzekł. Jest jakiś przeciwnik. Boję się, że spadnę. Dwóch ma sojusz. To ciężko będzie wygrać. Powiem szczerze. Jeszcze z krwiopijcą. On ma enchantowany miecz. Nas pięciu zostało. Tamten też ma diaksowy enchantowany miecz. Tylko ja mam drewniany enchantowany miecz. Won. Ty też tam won. No, sobie tutaj pójdę. Pyk. Przynajmniej go zabiję. Miałeś taki miecz, a padłeś. Od krwiopijcy. Gdzie nie była skrzynka tutaj gdzieś? Może gdzieś nie była odkryta? Tutaj była. Tutaj chyba nie. No, tutaj nie. Czy dolecę? Teraz dolecę. Ale nic nie ma takiego ciekawego. Cztery osoby żywe. Co tutaj wlecimy? Nie. O, hełm kierownika. Se wezmę. Jeb. Pal się. 11 sekund. Trzeba czekać na Blaze'a. Gdzie on się ukrył? A tam jest. 3 sekundy, 3, 2, 1. Czyli papą. Jak sobie ma miecz? Żebym go nie zabił, to spadł. A on miał chyba ten miecz dobry. Pal się. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? Haha! Chodź walczyć, a nie. Będzie tak się bawił. Co ty się bawisz? W co? Ajajaj. No chodź tu. Wow, TNT. O, masz. Chodź tu. Gdzie ty spadłeś? Gdzie spadłeś? What the fuck? Co? Tylko nie umiesz normalnie walczyć? Jest! Daj mi topór szybko. Dobra, mam się czym bić. Nie, on... Nie mam szans. Nie mam szans, on ma diaksowy cały set i jeszcze... Diaksowy... Jest! Zwycięstwo! Nie, ja chyba nie wierzę. Zwyciężyłem, tak.
Jest, przystań jeden. Ja pierdzielę. Wygrałem z całym diaksowym setem, mając zero serduszek, jak tutaj pisze. Snajper zabija Oskara, używając dobry, mając zero serc. Jeden pyknięcie mnie i mnie by nie było. Czymkolwiek. Jest, jest! Pompa! Dobra, będzie kolejna ręka, trzecia, ostatnia. Ale będzie. Ło. Czułem w tej ręce pompę. Myślę, że w trzeciej też będzie. No, do następnej ręki, no. No i jesteśmy lodowiec 1. No, ostatnia arenka. 500 do startu. Lecimy na pełnej. Musi być taka sama pompa jak w poprzedniej arence. Tylko dajcie mi coś do bicia. Z tamtej arenki po prostu z niczego zrobiłem coś. Bym tak rzekł. Żeliwny miecz. Patyki, dobra. O, czas sobie kogoś zepchnąć. Mam coś do puszczenia. Wow. Nie wiem, czemu poleciałem. Won. Tak sobie dam. Nie mam niczego, żeby sobie pójść. Won. Spadł. I co ci zrobi ta woda? Spadnie, dobra. Pięknie, chyba nic nie ma takiego. No nie ma. No przykro mi, no. Pięknie to zrobiłem, no. Trzeba przyznać. Ktoś ma koniec rozumu. Pięknie po prostu. Pyk. O, zbiera Don Quixota. Nic do bicia. To jest lepsze? Nie powiedziałbym. Hełmam. Fadiaksy. No. Pół złota, klata i hełm, i pół spodnie i butki. O, chyba ten. No, on ma, Mr. Olson. Koniec rozumu, 5 sekund, czekamy sobie. Se polecimy. Tu se polecę. W sumie mogę wziąć. Słabo. Trzy żywe osoby. I Mr. Olson. Chyba nie żyje. Spada. Wygrałem chyba. Przez przypadek. Ha, zwycięstwo! Snajper wygra. Bo poległ. 35 expa. No. Przez przypadek wygrać arenkę. No, to dobre takie w sumie. Mnie się to podoba. Ale to tyle w tym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, to zostawcie naprawdę łapkę w górę, skomentujcie jakoś i subskrybujcie po więcej. A się z wami żegnam. Wbijajcie na Facebooka, który jest w opisie, i udostępnijcie film albo na Facebooku, albo na innych stronach. Bym był bardzo wdzięczny, bo dzięki wam mój kanał może się rozszerzyć i, no, i będzie fajnie, więcej osób będzie mnie oglądać. No tak, więc żegnam się z wami do następnego odcinka. Na razie i cześć, hej, tylko przejdę tego parkoura, dobra. Na razie, widzimy się potem, no.